Fajnie to wygląda. Tutaj też jest jakaś fajna cerkiewka drewniana. Proszę bardzo. Fajne takie drewniane cerkwie. Znowu jestem gdzieś daleko na Kresach. Też na takiej drodze, gdzie ruch jest bardzo mały. Są dwa krzyże, katolicki i prawosławny. Trochę zaczynam dygać, bo słyszałem, że gdzieś tu chodzą niedźwiedzie. Pojawiły się z Białorusi. Także psów za bardzo się nie boję, ale niedźwiedzia to bym, kurde, nie wiem co zrobił, żebym zobaczył. Dobra, jadę dalej. Przyznam się, że dygam trochę, żeby gdzieś nie wylazł. Chociaż pewnie przesadna panika z mojej strony. Założyłem szybę z powrotem. Jednak szyba dużo daje. Po mieście tak, owszem, można bez szyby latać, ale gdzieś w teren poza miasto to z szybą jest o wiele lepiej. O, jest ordynki, szybko. To jest właśnie do skitu w ordynkach. To się nazywa skit. Jakaś tam odmiana prawosławnej cerkwi, czy coś takiego, odłam jakiś dawniejszy, coś w tym stylu. Świętego Antoniego i Teodozjusza, 1 kilometr. Kurde, żwirówka. O, jest, po lewej stronie widzę. Miejsce dla mediów. Przebieralnia. Kurde, jak jest tu fajnie. Pięćset lat pustelni skitu. Wejdę na to miejsce dla mediów. W końcu jestem mediem. Kurde.
kurde, jakie bajkowe miejsce. Takie miejsca to chyba tylko na Podlasiu są. Dobra, trzeba sfilmować to niepowtarzalne miejsce. Wspominy, wspomnienie. Dziękuję wam bardzo, jak robicie dobrze, to dziękuję ci matce, że tam się wszystkim zajęłaś i zaopiekowałaś, a ciasto też zrobiłaś. Miejsce jak z bajki. Narew. Ale słyszę nawet tu, nie wiem, czy księża właśnie tego skitu, nie wiem jak to nazwać, czy popy, czy coś w tym stylu. Rozmawiają w takim dziwnym dialekcie. Wiadomo, coś zmieszanego z rosyjskim, z białoruskim, z polskim trochę.
normalnie jak w bajce. Wszystko w drewnie. To jest właśnie skit staroobrządkowy. Odłam coś prawosławnego, nie wiem, musiałbym to doczytać. Toalety dla duchowieństwa i gości. O, tutaj jeszcze jakaś ścieżka. Wchodząc na kładkę, zachowaj ostrożność. Oj, tam daleka droga jakaś. Nie wiem, jutro z plecaczkiem muszę tu przyjechać. Bo jak powiedziałem, że dzisiaj się tu wybieram, no to było dosłownie szaleństwo. Też chciała ze mną jechać, ale nie było za bardzo jak, żeby zabrać. Jeszcze jutro przyjedziemy. To zrobimy drugą część filmiku z pustelni skitu 500 lat. Dzwoneczek, a chciałoby się pociągnąć, ale nie będę robił jaj. Na pewno mają tu swoich wiernych. Kurde, jak to pięknie. Na rzece. Na rzece zrobione. Naprawdę. Jak w bajce, jeszcze raz to powiem. Dobra, na dzisiaj to tyle. Będę zjeżdżał.
Na razie, pozdrawiam. Kawa moto, lewa w górę, oczywiście. Narka. Dobra, będę się zbierał. Tu widać po mszy. Akurat zapytałem, czy mogę w ogóle nagrywać, robić zdjęcia, także spoko. I zgoda została udzielona, także jest okej. Okay.